Eduardo. Tak, moment w tym Eduardo i Hamalenie zeszli do środka, boki otwarte dla bocznych obrońców. Dla Brozia i po drugiej stronie Dżyczyka. Eduardo, Kasper Hamalainen! Ależ ta akcja była fenomenalna od początku do końca. Seria króciuteńkich podań. Jeden, dwa kontakty między Eduardo Antoliczem. Jeszcze dołączył do tego Krzysztof Mączyński. Potem Jarosław Niezgoda i Kasper Hamalainen. Atak kombinowany jak marzenie. Kasper Hamalainen chciał odwdzięczyć się Eduardo da Silvie, ale w powtórce sam to zakończył. Piłka prześlizgnęła się pod dłonią Jakubowi Słowikowi. Finn ma na koncie dublet, a to dopiero drugi kwadrans tego meczu. Świetnie układa się spotkanie i dla Legii, i dla Fina. Jakub Kosecki, teraz Legia zdezorganizowana, Kosecki, tuż obok słupka. Błąd Eduardo w rozegraniu, przejął tą piłkę Kosecki, tutaj chyba zawahał się w pewnym momencie, tak mi się wydaje, piłka śląska, bo dwóch, trzech zawodników ruszyło do tej akcji. Ale wyśmienite znowu rozegranie w środku pola i wykorzystanie Eduardo. Jeszcze Hamalainen, jest hat-trick, Kasper Hamalainen. Piłka go po prostu szuka, piłka go dzisiaj uwielbia, ale on sprzyja tej sympatii. On po prostu znajduje się w idealnym momencie, w idealnym miejscu. Jest dzisiaj Finn. Coś nieprawdopodobnego. Niezwykły. Trzy strzały, trzy gole, trzy próby i wszystkie skuteczne. Popatrzmy na to akcję. Szansa, Robert Pich! Jest gol dla Śląska Wrocław! Ależ mamy dzisiaj przy Łazienkowskiej fantastyczne strzelanie. Odpowiedział Śląsk w sposób fenomenalny, bo ja już tutaj obawiałem się, że nie będzie praktycznie żadnej do przerwy, szczególnie żadnych sytuacji, ale odpowiedział Śląsk i to troszeczkę powinno dodać takiej, no nie tyle pewności, co spokoju. Arkadiusz Malarz, Jakub Kosecki, nie było podcinania, nie będzie jedenastki, nie będzie drugiego gola dla Śląska. Teraz jest gol, tak, Jarosław Niezgoda. On stawia kropkę na te i do przerwy i wypracowuje dla Legii znów trzybramkową przewagę nad Wrocławianami. Duża tutaj zasługa indywidualna teraz Niezgody, że ten potrafi wykorzystać, no, zabawę, jak już powiedziałem, ten paraliż w defensywie Śląska jest. Tym razem Celeban tutaj, no, nie popisał się. Popatrzmy jeszcze raz na tą sytuację. Tutaj raz piłka na nodze, drugi raz niezrozumienie. Robert Pich, Pich! I Michał Pazdan, nie ma gola. Michał Pazdan, który tę piłkę strącił. No, wyśmienita interwencja. Już druga w tym sezonie, kiedy z linii Pazdan wybija. Domagoj Antolicz. Miękko na prawe skrzydło. Łukasz Broś, Broś! Bardzo dobre dośrodkowanie. Jeszcze Michał Kucharczyk. Ależ było blisko, jak jemu zależało na tym, żeby wbić gola.